już i w naszej ziemi zapuściła korzenie, wydała nawet owoce. Wszystko zależy od tego, jakie się ma do niej podejście. Przede wszystkim, wiesz, pieszczę ją. Głaszczę i, wiesz, pieszczę od tych, co roślinę. Sąsiedzi bardzo dziwnie patrzą, jak, wiesz, ktoś podchodzi do jakiegoś chwasta i zaczyna go głaskać. Więc to jest jakieś niezrozumiałe dla otoczenia, ale myślę, że to dobrze jej robi. Nie, mam tylko kilka drzew, myślę, że jest to zabezpieczona moja potrzeba. Marihuana to jest roślina podzielno-płciowa. Rosną żeńskie rośliny i męskie rośliny. Najpierw wyhodować sadzonkę taką, która będzie pielęgnowana w domu, zanim zrobi się na dworze na tyle ciepło, żeby można było ją wsadzić do ziemi. Zaczyna się hodować sadzonkę na początku kwietnia, a trawę wsadza się w maju. Ludzkość zaciągała się od zawsze. Najprzód dymem z nawozu krowiego, potem różnych ziółek, wreszcie tytoniu z czasem monopolowego. Skręt z marihuany pachnie tajemnicą. Relaks. Taki sam relaks, czy może nie taki sam, ale taki sam dobry jak na przykład spacer po lesie. Nie czuję się uzależniony od palenia marihuany. Jak nie ma trawy, to nie palę po prostu. Na wiosnę się nie pali. Jeżeli ustawa będzie mówiła o tym, że jest to przestępstwem, zajmie się tym mafia po prostu. I rozwinie się rynek, handel nielegalny, napędzający jakieś nie wiadomo czyje kieszenie.